Hej siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5. Ja tutaj właśnie zmierzałem jako Franklin do misji Michaela, ale coś na radarze kurwa i znikło. Ale lipa. A dostałem powiadomienie, że w tym mieście, czyli San Andreas, dzieją się różne rzeczy codziennie i... O kurwa. I że... kurde, ale ja jeżdżę dzisiaj. I że na radarze tylko jest to pokazane, gdy jesteśmy w pobliżu. No i widziałem jakieś tam niebieskie kropki i kurde, chciałem, żeby to była tak jakby pierwsza rzecz, którą dzisiaj zrobimy. No ale niestety to zniknęło, no to dobra, już zapomnijmy o tym. Tak więc ja tutaj teraz muszę się ogarnąć jako kierowca i zmierzamy do Michaela oczywiście jak najszybciej. I tak jednak postanowiłem, że nie będę robił żadnych cięć, bo tutaj właśnie podczas dróg i tak dalej, i to w wielu grach, na przykład w Far Cry'u, czy chociażby właśnie w GTA, podczas jazdy, na przykład fabularnej, dzieją się różne dialogi, lub po prostu przy takiej wolnej jeździe, jak teraz jedziemy, coś po drodze może się zdarzyć, na przykład jakaś postać może do nas zadzwonić, możemy otrzymać maila czy tam SMS-a. A chciałbym, żebyście byli w każdej możliwej sytuacji tutaj ze mną. Oczywiście pewnie już oglądaliście lub graliście w GTA i wiecie, jakie rzeczy tutaj się dzieją. Ale pewnie zawsze takie smaczki dodają właśnie. Dodają klimatu do gry. Ja tam nie mam nic przeciwko. Myślę, że i tak lubicie spędzać ze mną czas, kurwa. Ale samochód już naprawdę grubo rozjebany. Ale dobra, dojeżdżamy do Michaela. Jak ładnie się tutaj brama otwiera wtedy, kiedy wjeżdżamy, a garaż też? Nie, garaż zamknięty. Garaż działa tylko na Michaela. No dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje. Przypomnę, że jesteśmy świeżo po skoku na 4,5 miliona dolarów. Hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. Hey, yes, it's Trevor. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny! Don't do it! Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't Leave make it, it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right! Not what you done with me! I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. You gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants. Yeah, boy, all right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man.
Jak, yeah. Skurwysyny, co tu się dzieje? Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Al go rozpierdolił grubo, co? O Jezus. Fuck. Ale dobra, przejmujemy władzę nad Trevorem właśnie, proszę bardzo. Wsiąść do pick-upa. Wsiada z nami jeszcze jeden ziomek. I co? Gdzie jedziemy? Grapeseed. Nie mogę obsługiwać głosem. Nie, no spoko, i tak nie obsługiwałem. Dobra, czyli chyba odblokowaliśmy sobie tutaj część mapy, nie? O, właśnie, zobaczcie. Kurwa, ależ wielka jest ta mapa w świecie GTA, naprawdę. Tutaj dopiero jest gdzieś koniec. Grubo, mega grubo w chuj. Really? My cousin's there, but I don't find him. Wait. You just mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Dobra, no to widzę, że dobrą tutaj ekipę mamy. Też tak bardzo chyba pojebaną jak sam Trevor. Ale zobaczymy, na czym będzie polegać ta misja. A, jakiś gang, dobra. Aha, to koleżce chyba naszego tutaj... typa, którego rozjebaliśmy przed chwilą chyba. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you mess him with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Well, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Nie no, to jest zajebista postać, naprawdę tak barwna, że aż nie mogę się doczekać, co on tutaj dalej będzie gadał. O kurwa. Chyba najdłużej będziemy grać Trevorem normalnie. Dobra, podążaj za furgonetką, to myślę, że nie będzie problem. Zobaczcie, jak oni zwolnili, nie? Normalnie to już by pocisnęli grubo. Ten potrącił tutaj. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back. I don't mind losing. No, ale jeden, żeby tu, prawym, żeby strzelać. To ja muszę ich tutaj zabić, tak? Dobra, nie ma problemu. Zaraz się o to postaramy. Oni chyba też strzelają do mnie. Wow. Kurde, ależ tutaj koło głowy mu ślisnęła kula. Może mówić o sporym szczęściu. Ajajaj. Kurde, dobrze jeżdżą. No, ja tutaj zabiłem jakieś zwierzątko bezbronne. Ależ pięknie.
Dobra, jeszcze jeden i furgonetka. Dobra, rozjebmy go. A, nie trafiłem. Ale jedzie dobrze skubany. Ach, nie tym, kurde, zamiast celowania włączyłem hamulec. Wyjebałbym se placa, gdybym nie trzymał pada dwoma rękami. Aj. Aj. Zobaczcie, jak zwierzęta uciekają, boją się tego, co tu się dzieje. Dobra, teraz jest szansa. Aj, no kurde, ciężko jest trafić naprawdę podczas jazdy. I to szczególnie na padzie, nie, nie, no bo na myszce to coś innego. Łatwiej. Jest! Dobra. Watch the entrance, boys. No one leaves without my express permission. Poziom zdolności Trevora. A co to jest? Zdolność specjalna pozwala mu zadawać większe obrażenia przeciwnikom i w dużym stopniu ogranicza zadawane mu obrażenia. Dobre. Ach. Pasek zdolności specjalnej uzupełnia się podczas otrzymywania obrażeń, bliskiego unikania kolizji i zabijania celów. Dobra. Ale zebrał. Dobra. On jeszcze żyje tam. O, już nie. Ciekawe, czy to wybuchnie, jak tak będę w to strzelał. Pięknie, ale grubo. Nie no, ten auto aim czasami się przydaje, no nie powiem, że nie. Dobra. Aha, oni tam są, to nie muszę tutaj w sumie wsiadać na nic. Tylko, o, jeden już tutaj Ach, pięknie. Dobra, w sumie mógłbym pozbierać amunicję, nie? Co oni tutaj za bronie mają? Dobra, weźmiemy sobie to. Kurde. O kurde! Kurwa, skąd ich tyle tu? Dobra, dawać amunicję. Bo tutaj sporo właśnie amunicji oraz broni sobie pozbieram. Dobra. Kurwa, ależ obrażenia ma wielkie ta broń. Tu jest. Już padł? Nie, jeszcze wstał. A! Ale! Co tu się stało? Na razie! Boom. A ten jeszcze mnie nie trafił, no co za tutaj leszcze są, naprawdę. Dobra, ale skąd ich tu tyle? Oni tutaj chyba mieszkają, nie? Tak mi się wydaje. I stąd ich tutaj tyle. Taki karawan park, nie? Tylko że zmeliniały. Pięknie, ależ w plecy. Dobra, wróć do pick-upa. A to już nie muszę go rozwalać. On już chyba będzie ze mną. Jak go nie zabiję. No nie wiem, zobaczę, czy będzie we mnie strzelał, czy nie. Ale chyba bardzo słabą kondycję ma Trevor. Zobaczcie, chwilkę tylko pobiegałem sprintem, a on już tutaj zmęczony. Dawaj, wskakuj. Nie jedzie. A to chuj ci w ryj, nie potrzebujemy twojej pomocy w takim razie. Udaj się do przyczepy przy rzece. Tutaj jeszcze mamy jednego.
That makes me nervous. Ah, don't be nervous, nervous Ron. A nie wiem, o co z nimi chodzi. Take over. Take over? Trevor! We don't need to. Now the bikers are gone. It's just us. He has Tekkas and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy Crystal fast as we can cook it. You just gotta meet him at the inn and... Yeah. Fine, okay. We're nearly there. You're fucking nuts! Naciśnij przytrzymaj, aby staranować przyczepę. Aha, no dobra. Zepchnij przyczepę do rzeki. To jest jakiś Ortega. Wow, dobra. A jeszcze trzeba. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. No! Zastrasz Ortega. It's only out of professional respect. I always let you operate. I didn't have to. You sure you want to do this? They're gonna green light you after this. Może strzelę mu w nogę. The shot callers ain't gonna be happy. He's looking at me. The Aztecas is an international enterprise. Napierdol mu, dawaj. I don't like the way he's looking at me. Nie mogę. I thought you was crazy, man, not stupid. I think he gets it. We was always cool. Strzelę mu między tutaj jajca. You sure you want to do this? I'll go away, man. But my people. No dobra, ty co, muszę go postrzelić chyba. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie ten. Dawaj w kolanko. Bo zabiłem go. Ja miałem go zastraszyć, a nie zabić, no ale dobra. Wychodzi na to, że chyba trzeba było go zabić po prostu. No dobra, i co teraz? Udaj się do przyczepy Rona. A kto to Ron? Chyba ten ziomek, który z nami tutaj jest. You going somewhere? Soon as I find that Spectre on the TV, Michael Townley. He's your buddy. Dobra, napisy zdecydowanie tak teraz widać, nie? Tak więc. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking and he's talking. He's sticking up joints, so I guess yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O. And it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? No to wbijamy powoli do miasta czy coś, ale do jakiegoś... Zobaczę na mapce, gdzie my to w ogóle jesteśmy. Aha, jakieś tutaj miasto na wsi. Małe miasto na wsi, dobra. He's in Los Santos and he's got some explaining to do. Znaczy miasto, no. Raczej to miasta nie przypomina. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! Oto kryjówka Trevora, możesz tu zachować każdy pojazd, parkując go w garażu, możesz zmodyfikować swój pojazd w każdym warsztacie Los Santos. By zapisać grę, połóż się do łóżka, aby zmienić ubranie, przejść do szafy. To raczej chyba nie chcę zmieniać ubrań. Rozejrzyj się po przyczepie, znajdziesz tu kilka ciekawych zajęć. Co ty gadasz?
Na przykład lanie. No dobra, no to rozejrzyjmy się po przyczepie w takim razie. Dobra. Ukończono misję. Pan Filip strzały w głowę nie tak dużo, ale na 70% tutaj udało nam się. Szalony tatuaż, nie, salony tatuaż są teraz dostępne. I mamy przy połączeniu drona. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Okay. Ale niewyspany chyba jestem. Dobra. No to myślę, że możemy tutaj sobie jako Trevor teraz pograć chwilę. Tutaj mamy, aha, nieznajomi i dziwacy również tu są, ale nie, myślę, że pojedziemy do misji z Chińczykami. Dobra, bo naprawdę ciekawi mnie tutaj, kurwa, będę bardzo często grał Trevorem. Weź udział w jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów terenowych w kraju. Przyjedź własnym autem i sprawdź jego możliwości w terenie, walcz o wysokie nagrody. O, coś tu się dzieje. Ale to chyba nie jest wydarzenie terenowe, ale zobaczmy, o co tu chodzi. Hey, hey you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Come on, please. No dawaj. Dawaj, nie ma problemu. Zawiozę was. Chociaż Trevor w sumie... Chociaż wiecie co? W sumie jako Trevor... To on powinien powiedzieć coś jak... Ja będę was podwoził! Ja będę was kurwa podwoził! Masz tu podwózkę, Cfelu! Masz podwózkę! Boom! Boom! Masz urodziny! Kurwa, chciałaś urodziny? Masz! Leżeć! Leżeć, kurwa! To jest moja podwózka. Dobra, ale gdzie jest moja fura teraz? Gdzie jest moja fura? No dobra, trzeba spadać psom chyba ich tutaj autem. Dobra. Ale mnie ścigają, kurwa. Aha, tą ulicą jadą. Dawaj, 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 Trevor, kurwa. Jest, jest, udało się, nie widzą mnie. Ale jeden jedzie tutaj już. Misja brak tłumaczenia. Aha, od Seby, dobra. No, zaraz ucieknę tutaj gliną. O kurwa. Dobra, jeszcze prosto tutaj trzeba bujnąć. W takim razie... Tutaj zabawimy się w kotka i myszkę trochę. Sam ja już, dobra, uciekliśmy, tak więc spoko. No. To ich zawieźliśmy, nie? Dobra, widzę, że tam następna misja była, a czy... Ta misja jest dostępna, czy... Nie, no jest, dobra. Tutaj widzę, że mamy następną Trevor. Aha, auto wróciło pod dom. No nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale spoko, zobaczmy, o co będzie chodziło z tymi Chińczykami. Zobaczmy, jak tutaj w środku. O! Typowy, klasyczny samochód. Kurde, przepraszam, no nie kaszlę w ogóle. A to jest jakiś fatum nagrywania. Jak się nagrywa, to zawsze trzeba jak kaszlnąć, kurwa, kichnąć. Same takie rzeczy. Dobra. No dobra, zaparkuję sobie ładnie. O chuj, że na środku. O, proszę bardzo. Trevor, zachowałeś się normalnie jak zajebisty, zajebisty obywatel. Dobra, wbijamy z bronią, bo ja tutaj... O kurwa. Uuuu! He's one
ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分杯的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Okej, czyli to będą nasi jacyś współpracownicy czy coś, co? Partnerzy, tak? No dobra, dawaj Cheng. Zobaczmy, o co mu chodzi w takim razie. Co tutaj możemy zrobić? Kuchta, jakiś nowy... Nowy ziomek. You can't get here quick enough! The Aztecas are coming, they think you took out Ortega! They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too! Aha, dobra, czyli następny rozpierdol, po prostu będziemy się strzelać. No, Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bioregional, locavores only. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, no, jest kurwa nice grubo. Trevor, we ain't got long till they get here. Jak nie lubię najebanych gości, no to ten naprawdę jest spoko. Come check out the storage facilities. Oh. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! Aha, bo to są nasi partnerzy, a teraz będziemy się napierdalać, tak? Dobra, mamy spoko broń. No dobra. Zabij ludzi Ortegi. Kurwa, jeden tutaj podszedł, niebezpiecznie blisko. Pięknie. Muszę dużo headów napierdalać, bo za to dużo jest później punktów. Wow, zajebiście. Ajajaj. Pięknie, ale chyba w tył głowy dostał. Dobra, jeszcze jeden samochód tutaj z czterema. Dobra, co teraz się dzieje? Aha, z tej strony po prostu, no dobra. Widzę. Żółty pasek, poziom zdolności. Aha, no to kumam. Ale na razie chyba nie potrzebuję żadnych zdolności. Ajajaj. Co ty gadasz? Dobra, wszystko. Dobra, może pozbieram sobie broń. Aha, jeszcze więcej ich tutaj idzie. Kurwa.
Podążaj za kuchtą. No dobra, ale najpierw bym musiał tam wrócić. Na górę da się? Dobra, są schody. Już jestem. Dobra. Pięknie, dobrze idzie, dobrze jest. A tutaj nie ma poziomu trudności chyba, co? Granatniki, ale... Wow. Ale grubo. Aha, już nie mam granatów, dobra. On jak sztucznie padł, jak oni sztucznie padają czasami. Dobra, wszyscy. Dobra, tu? Czy co? Podążaj za kuchtą, gdzie mam ich? Ej, no gdzie jesteś? Kurwa, gdzie on to poszedł? Chyba jest pode mną teraz w tym momencie, co? A ja tu nikogo nie widzę, a on się z kimś strzela. Kurwa, dobra, jakieś schody. Aha, tędy, dobra. Jakąś broń to my mamy w ogóle? Coś... O! Dobra, to bierzemy. Wszyscy! Gonimy ich, dobra, czyli teraz do samochodu i ciśniemy za nimi. Dobra, dawaj ten samochód, dawaj, nie ma czasu. Aha, dobra, czyli chuj tam z nimi już, niech se uciekają. Pokazaliśmy, kto tutaj rządzi. I wypuszczamy naszych ziomków, tak więc zobaczmy. Time to recommence the tour, gentlemen. I think we have seen quite enough. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. No to fajnie, dobra. Nowy kontakt, Cheng Junior, ukończono zadanie, zobaczmy. Liczba ofiar, jeden mi gdzieś uciekł, nieoznaczony, nie wiem, złomiarz zaliczony, czas misji chyba trochę za długo, 63% srebrny znowu. No i dobra, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Myślę, że w kolejnym dalej będziemy kontynuować tutaj przygodę jako Trevor. No i dobra, to by było tyle w sumie, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem w świecie GTA 5. Trzymajcie się, siemano!